Jest, było. Ała! Siema, dzisiaj będzie taki odcinek bardziej schop. Będziemy tutaj, czekamy właśnie na ekipę, żeby tutaj zebrać trochę osób. Jedziemy na spota, który był w przedostatnim odcinku. Teraz macie taki lekki urywek, jak to wyglądało. Tam właśnie będziemy jechać. Lekka rozgrzewka na pump tracku. Na razie się nikogo nie ma. Tak jak mówiłem, już czekamy na osoby. Jest piątek, więc o wiele mniej osób będzie w ogóle wszędzie. Także tak. No i lekka rozgrzewka, fajnie, bo jest tak cieplutko. Lekki wiaterek jest, także nie ma jakiegoś wielkiego i nie będziecie znosić, nie wiem, z lądowania. Także rozgrzeweczka, czekam na osoby i lecimy już na hopy. Tak, pokaż widzą. Tu się klika, panel, nie? Dotykowy. No. Nie trzeba nic wciskać mocno. No. Lekko dotykasz. No. Gdzieś jest taki sznurek, nie? Siedzi cyk tam. Cyk odkręcasz. Wciskasz. Nie wiem po co, ale wciskasz i wsadzasz. Wsadzasz i pompuje. Pompuje? Pompuje. I co? I będzie git. I możesz jechać. I mogę zadupcać. No i super. Proszę bardzo, stacja BP. Yo, I ain't here for the money, I ain't here for the fame. Though it might be nice to own a jet plane, I'ma do it all for you. Come along and see it's true, but the world is pretty cold. You might need a sweater too. I'ma put a ride on ya, kid from California, trying to make it in life. In school they never taught ya. Dreams of my own, I've been working from home. I can do it on my own, but sometimes it gets cold like. Jesteśmy już na hopach. Chłopaki już tutaj zaczynają skakać. Nie wiem, najpierw to zacznę, może później to. Znaczy nie może, postaram się dzisiaj to skoczyć, zobaczymy. A teraz dawaj, lecisz. Dobra, wchodzę na górę. Wiem. I czekaj, i na dywanik, nie? Na dywan. No, na dywanie, jest po dywanie. Dawaj korby, ja to zeskocz. Tu nawet jak wchodzisz się do lota, to nic się nie stanie. Serio? Bez korby? Bez. Nawet takie... Nie takie straszne teraz. No nie straszne. Dobra, jak widzieliście, to już tak mniej więcej latam. Jeszcze bardziej chcę to polatać. O, jakiś wielki robot był. Jeszcze bardziej chcę tą hopę polatać, żeby no się przyzwyczaić bardziej, a później myślę. O. Macie jego Instagrama, tak samo. Dawaj, Peter. No tu jest wysoko. Tam tak samo. Dobra, to także tą jeszcze polatam. Tutaj będziemy, no będzie się widzieć, jak tutaj będę sobie najeżdżał i się przemywał, bo ważny jest pierwszy skok. Będziesz tak nauczyć się. Kurde. Kwestia przełamania. Mówię, kilka razy poskaczmy to i... No nie wiem. Wiesz co? Pedałem zahaczyłem, ale dobra, już się przyzwyczajam. Dobra, najważniejszy był pierwszy skok. Dobra. Nie pedałuj, nie hamuj. A, bo on leci? Za pierwszy poleciał.
O, teraz było lepiej. Teraz było lepiej, no. O, teraz chyba było git. Nie wiem, chyba tu też jest jakieś szkło. O, pyk. Pyk. Kolejne. Czwarte. Piąte. Dobra, git. O, jeszcze tu jest. Nie, no jest. Co, już próbujesz tam? Jak sobie myślę. Najeżdżać? Nie, najechać, nie, ja nie mogę najeżdżać. No tak. Ja od razu albo skaczę, albo... Polecisz z pewnej, masz szansę, bo ty na spokojnie spajno latasz, to masz szansę na dużo. Ja wiem, tylko... Nawet się nie zastanawiam. A ty już lecisz? Tam jakbyś mógł na lądowaniu. Ty już lecisz? To masz kas może. To masz jeszcze z pierwszej osoby. Nie śmiał. Czekaj, nagrywa? Nagrywa. Jak wejdziesz głową, to powinno być git. Git? A wiesz jak zapiąć? Dobra. Dobra, git. No, gitara. Ała! Ała! O kurwa! Moje kolano! Ale na p***ła! Rzeczywiście! Się poślizgnąłeś, nie? No za dużo tu jest piachu, no. Za co było bez okna? Ajajaj, ale boli. Dobrze, miałem ten... Tak, bo żeś nieźle rąbną głową widziałem. Ale kolano tak napieprza. Gdzieś w rower musiałem walnąć. Ale łapę. Woda ma tu ci przyniosła. Weź przynieś ognie. Chyba w GoPro też z***bałem. A hamowałeś jakoś? Nie. To na razie nie lataj. Posiesz na razie nie ten. No nie wiem, no. Nie, no nie, odpocznij na razie. Nie, nie ma sensu, żebyś latał tak. Zobacz, co z GoPro. Ojej. Dobrze, że tobie się nic nie stało. Z GoPro też nie najlepiej. Nie wiem, kolana chyba mogę ruszać. Spróbuj stać. Nie no git, kolano tylko zbiłem pewnie. Wejdzie, co posiedzi to? Trochę. Ale to jest gazowana? Nie, tylko nie, nie gazowana. No. Nie natkalskie. Wejdzie, coś tam powie. Masakra. Się nagrywa? No, na pewno się nagrywa. Masakra jakaś. No i co wam mogę powiedzieć, no tutaj
przeanalizowaliśmy to razem wspólnie. No i jak widzieliśmy na filmie, po prostu ja tutaj wyleciałem. Ogólnie mam taki bandaż, akurat chłopacy mieli, to sobie zabandażowaliśmy. Znaczy zabandażowałem. Dobra, poczekaj, ja tylko wytłumaczę szybko. Tu leciałem, wylądowałem tak bokiem bardzo, tak jakoś tak. I tutaj było widać, że ja po prostu skręciłem koło. A zobaczcie, ile tu jest piachu. Jest takiego malutkiego piachu, czyli nawet jak jeżeli masz dobry bieżnik, giga i mega, nie wiem, dobrą oponę, no to będzie dla niej spory, to będzie dla niej spory problem, żeby po prostu złapać ten rower. No i ja po prostu jakoś przechyliłem się tutaj. Po prostu ja się jakby położyłem, ale tak walnąłem. Zobaczcie, moje ochraniacze. Tamten pewnie jest jeszcze bardziej zdarty. Kolano. Tak mnie kolano boli. No, musiałem je stłuc porządnie. Rękę, łapę to już widzieliście. Nie wiem, czy ja mogę w ogóle takie rzeczy pokazywać. No, tak wygląda. Tam sobie akurat miałem jeszcze jakieś chusteczki i tak dalej. No i co? I się tak bardzo jakoś położyłem. Tak jakoś położyłem. Znaczy przekręciłem, położyłem, no i kurde lipa trochę. Jeszcze wam pokażę kask. Kamerka. W prawym górnym rogu jest zbita szybka minimalnie. Ale myślę, że da się to naprawić. No się wymienić tą szybkę. Lecicie? Jedziemy. To dawajcie. Chłopacy namawiają mnie, żebym skoczył jeszcze tą dużą może. Dawno się tak nie wywaliłem. No i co? Pokażę wam tylko tutaj. O, w ten sposób. Daszek. No daszek to jest złamany. Daszek jest złamany. Tak to wygląda. Daszek jest cały złamany. Z kaskiem w sumie nic się nie stało. Bardzo walnąłem tutaj. Nie wiem, czy to widać. Tu widać, widać. Tutaj tak samo walnąłem. No i tu jest złamany cały. Także kask jako tako jest git. No bardzo mnie ochronił, no bo ja tak naprawdę nic mi się nie stało z twarzą. Miałem jeszcze te ochraniacze, dlatego jedźcie, jeździcie w kasku, bo zobaczcie, co się może stać, jeżeli tego kasku nie macie. Nie wiem, co by się stało ze mną, jeżeli tego kasku bym nie miał, bo tak walnąłem z rowerem. Nic się w sumie nie stało, jeżeli chodzi o rower. Rower jest cały. W sumie to ja tak po prostu dobrze wylądowałem, w sensie dobrze, niedobrze. Normalnie wylądowałem, trochę pod kątem i po prostu mnie zniosło. Rower jest cały, lekkie ryski tylko są, ale to jak ktoś ma czarną ramę, jakieś rysy, to po prostu tylko sobie można to na przykład czarnym markerem permanentnym zamazać to. A jeżeli chodzi o mój drugi, chłopaki latają. Jeżeli chodzi o ten ochraniacz, to w sumie nic się nie stało. Musiałem po prostu jakoś bardzo mocno walnąć i sobie to zbiłem jako tako. No łapa boli, szczypie bardzo, bo widzieliście, jak miałem to rozwalone. Normalnie taki pasek w dół. Coś jak tutaj miałem. Tutaj miałem od pinu. Też taki przecięty. Ważne, że z rowerem nic się nie stało. I jest git, i że żyje. To komu podajesz? Jemu czy mi? Tobie, bo jesteś z tej strony, co ręka. Jak? Tak stanąć? No, trochę wyżej chodź, tak. Tak? No, coś takiego. No dobra. A coś to będziemy próbowali. Dobra. Jest, ale... Można jeszcze poprawić, ale dobrze było. No chyba się działo, się działo. Nie nagrałem, bo rękę miałem tak, on leciał. Aj! Nie puścił ręki. Ja już mu sam chciałem przybić. Liścia mogę się sprzedać. Nie! O kurde! Ajajaj! Ajajaj! Dawaj, ty też przybijasz? Nie, nie da rady chyba. No dobra. Za pierwszym razem. Jeszcze jeden etap. Dobra, ale za pierwszym razem było. No coś tam było. Teraz po tej glebie ostrej po prostu sobie zacznę przejeżdżać, bo kolano
stłukłem, dosyć stłukłem, nic się nie stało poważnego, bo po prostu miałem ochraniacze. Na spajne sobie po prostu najadę. Trochę zwolnię. No, zahaczyłem. Zobaczymy, może tam dużą wskoczę. Czyli stajesz z rowerem gdzieś tak, tutaj. No. I najeżdżasz, nie tutaj, bo ci... Nie, właśnie tu opona. Tu? O, jedziesz tak, jak ten, po prawej, żeby tą dziurę ominąć. Aha. Żebyś tam nie wpadł. Czyli w dziurę nie mogę wjechać. Nie możesz kierownicy skręcić tak, bo ci koło po prostu wpadniesz. Musisz, dobra. Tak jak teraz stoisz i delikatnie zawinąć. Już, ja już myślałem, że ty polecisz. No, już miałeś prędkość dobrą. Najechanie było idealne. Dobra, ja lecę. Dawaj. O, ty już miałem hamować. Właśnie nie hamuj. O, dobra. Ale się schuliłem bardzo. No. Ale kolano, kurde, to lewe. No, czuć teraz. Ale rozruszasz się, będzie za chwilę lepiej. Ty, fajne to, kurde. Lepsze niż no. Fajne. Oj, sorry. Teraz będzie latał 500 razy pod rząd. Sorry, czekaj. O! Co się stało? Wpadłem w tą dziurę. O! Teraz tak nie doleciałem. Jak było? No i poleciałeś teraz normalnie. Git? Ale było zajebiście. No mówiłem, k***wa, mówiłem. Ja jestem... Nagrane tym razem. Ale... To samo co wtedy i to jest wina już moja, no. No. Ale było dobrze, już dobra. Dobra, nic się nie stało. Chyba mniejsza prędkość. Nie wiem, co się stało. Też nie wiem, co się stało. Na nagraniu też tego nie było widać. O, jest dubu. Nie. Zobacz, że poleciałeś. Tak poleciałeś. Dubu jest. Ojej, znowu ta noga. Ale to piszczel teraz. Dzisiaj był dzień wrażeń, że tak powiem. Łapa dalej owinięta. Wracamy na poniata jeszcze. Do Maćka zajedziemy. Muszę trochę odpocząć. Ta ostatnia gleba była lajtowa bardzo, bo myślę, że adrenalina i zmęczenie bardzo dużo zrobiło. I po prostu chciałem skoczyć, a byłem naprawdę giga zmęczony. Także już wracamy. No i co? No i chyba widzimy się w następnym filmie, także trzymajcie się. Nie wiem, jak ja wyglądam. Jedziemy do McDonalda, coś zjeść, odpocząć. Trzymajcie się, zostawcie łapkę w górę, subskrypcję i cześć.